Witajcie! Kamuflowanie, czyli czynność ukrywania się przed potencjalnymi oponentami, jest wykorzystywana w przyrodzie oraz technice. Na przykład modliszki zwyczajne idealnie wtapiają się w zielone tło. Podobnie jest z częścią wojskowych ubrań, których ubarwienie i tekstura pozwala na niewidoczne przeczekiwanie w zaroślach. Tu Światowa Topa, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat najbardziej niesamowitych kamuflaży na świecie. Miejsce pierwsze. Kamuflaż Dazzle. Jest to jeden z najbardziej nietypowych kamuflaży z okresu II wojny światowej. Przed wybuchem I wojny światowej najczęstszym kolorem okrętów był szary. To właśnie przez tę odmianę kolorystyczną statki były trudniej wykrywalne tylko w odpowiednich warunkach pogodowych. Ten rodzaj kamuflażu został po raz pierwszy wykorzystany w 1914 roku przez brytyjską admiralicję, kiedy to pomalowano kilka statków na biało-czarne pasy. Jednak po kilku miesiącach zrezygnowano z tych barw, ponieważ podobno miały one negatywne wyniki w testach wykrywalności. Mówi się, że po prostu typ malowania nie przypadł do gustu oficerom marynarki wojennej. Brytyjczycy postanowili powrócić do tego typu malowań pod koniec 1916 roku, po tym jak setki brytyjskich statków handlowych zatonęły przez torpedy z niemieckich ubotów. W kamuflażu zmieniła się kompozycja na biało-czarne, nieregularne figury geometryczne, które nie zmniejszały wykrywalności statków, lecz utrudniały w określeniu kierunku, w którym płynie dana jednostka. Ten kamuflaż deformujący stał się nieprzydatny wraz z pojawieniem się radarów i samolotów. Naukowcy z Bristolu sądzą jednak inaczej, ponieważ mówią oni, że ten rodzaj kamuflażu sprawdziłby się również dzisiaj. Dlaczego kamuflaż Dazzle utrudniał namierzenie statków? W trakcie I wojny światowej do naprowadzania pocisków i torped używano przyrządów optycznych, które polegały jedynie na ocenie człowieka. Statek w tych dziwacznych barwach z dalekiej odległości był bardzo trudny do wykrycia. Jeśli chciałbyś dostać serduszko pod komentarzem, to napisz kamuflaż. Miejsce drugie. Armia duchów. Jest to słynna akcja z II wojny światowej, która odbyła się podczas najazdu Niemców na Normandię. Alianci postanowili przygotować specjalne makiety, które imitowały budynki, pojazdy mechaniczne oraz czołgi. Te nadmuchane balony z powietrza miały wyglądać, jakby w tym miejscu stacjonowało prawdziwe wojsko. W dokumentach pochodzących z III Rzeszy jest napisane, że na brytyjskim wybrzeżu naprzeciw Pas-de-Calais skoncentrowane były spore siły przeciwnika, które miały zostać wykorzystane w celu uderzenia na północną część Francji. Te rekwizyty były zadziwiająco skuteczne, ponieważ niemieccy eksperci skupili się bardziej nad wybrzeżem naprzeciw Pas-de-Calais niż nad innymi drogami, przez które mogliby się przedrzeć alianci. W trakcie II wojny światowej taktyka nadmuchiwania makiet, które z wyglądu przypominały czołgi, statki lub samoloty, była powszechnie stosowana przez aliantów, jak i państwa osi. W skrócie to cała akcja miała polegać na tym, aby przeciwnicy myśleli, że alianci dysponują większą siłą militarną niż w rzeczywistości. Eksperci uważają, że ten kamuflaż nawet w dzisiejszych czasach mógłby się sprawdzić. Miejsce trzecie. Shadow Shield. Jest to przenośna tarcza, która swoją teksturą i kolorem ma za zadanie wtopić się w tło zarośli. Firma Pine Harbor Holding Company zdołała opracować narzędzie maskujące dla ludzi, którzy chcą szybko i potajemnie przemieścić się z niebezpiecznego terytorium. Ta tarcza często jest używana przez myśliwych do polowań. Tarcza została specjalnie zaprojektowana w celu zapewnienia kamuflażu i ochrony dla osoby, która w danym momencie chce być niewidoczna i bezpieczna. Mówiąc prościej, jest to tak zwany rodzaj lustra terenu. Shadow Shield jest wykonany z aluminium oraz poliwęglanu, dzięki czemu tarcza zapewnia dobrą ochronę, a przy okazji jest bardzo lekka i bez problemu można ją w łatwy sposób przenosić z punktu w punkt. Tarcza waży zaledwie 2,2 kg i posiada 60 cm wysokości oraz 81 cm szerokości. Miejsce czwarte. HRMS Abraham Kreidjensen.
Jest to trałowiec zbudowany w 1936 roku na zlecenie holenderskiej marynarki wojennej. W lutym 1942 roku flota japońskich niszczycieli całkowicie zniszczyła flotę holendersko-amerykańsko-australijsko-brytyjską w bitwie na Morzu Jawajskim. We wschodnich Indiach pozostały tylko cztery holenderskie okręty wojenne, których kapitanowie wiedzieli, że nie dadzą rady zniszczyć floty japońskich niszczycieli, więc postanowili uciec do Australii. Jednak przed ucieczką stał jeden poważny problem, ponieważ na morzu roiło się od japońskich okrętów wojennych. Szanse na bezpieczne dopłynięcie do Australii były bardzo małe. Po kilku dniach na wodach pozostał tylko jeden ocalały statek, a był to trałowiec HNLMS Abraham Christensen. Ten statek był bardzo powolny i nie posiadał prawie żadnych dział. Załoga statku dobrze wiedziała, że jeśli okręt wypłynie na otwarte morze, to zostanie zauważony i zniszczony na drobne kawałeczki. Jednakże wpadli oni na pomysł, aby stworzyć swój własny, unikalny kamuflaż, który miał zamienić statek w pływającą wyspę. Załoga zaczęła schodzić na ląd w celu ścinania drzew i ustawiania ich na pokładzie. Po zakończeniu modernizacji pokładu statku, ruchoma wyspa zaczęła powoli zmierzać w stronę Australii. W dodatku, aby uniknąć wykrycia, mogli poruszać się tylko w nocy. Sukcesowi misji sprzyjał fakt, że na wodach indonezyjskich jest kilkanaście tysięcy wysp, więc Japończycy musieli mieć każdą wyspę pod stałą obserwacją, aby zauważyć, że jedna się porusza. Po 8 dniach statek dotarł do Australii. Miejsce 5. Gekon liścioogonowy. Jest to jeden z najmniejszych przedstawicieli tego rodzaju. Może osiągnąć do 11 cm długości. Uważa się, że posiada on najlepszy kamuflaż na świecie. Ten gad charakteryzuje się zmienną kolorystyką ubarwienia. Jego powywijane ciało idealnie wtapia się na tle brązowo-brunatnych liści. Te przepiękne stworzenia zamieszkujące Madagaskar wyłaniają się ze swoich skrytek tylko w nocy po to, aby polować. Naukowcy sądzą, że ich ubarwienie jest zależne od krajobrazu, w którym się urodziły. Te gekony żywią się muchami, świerszczami, karaluchami, pająkami oraz ślimakami. Ich kamuflaż jest wzmacniany tym, że spędzają one dzień wisząc nieruchomo na gałęzi lub leżąc tuż przy suchych liściach.